Hej kochani, to Karolina z bloga Savory or Sweet. Nie spodziewałam się, że będę do Was akurat dzisiaj mówić, ponieważ totalnie nie planowałam dla Was żadnego filmu, vloga ani nic z tych rzeczy, ale ostatnio natknęłam się na YouTubie właśnie na przeróżne filmy typu Vlogmas. Polega to na tym, że ludzie nagrywają codziennie aż do świąt jakiś film i codziennie po prostu coś uploadują. Zawsze wydawało się dla mnie totalną abstrakcją, ale jakoś tak mnie tchnęło, by spróbować i podjąć takie właśnie wyzwanie. Nie mówię Wam, że będzie się to działo codziennie i nie mówię Wam, że będę pokazywała całe moje życie, ponieważ lubię zawsze zachować pewną dozę prywatności i pewne kwestie tylko i wyłącznie dla mnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to mega spoko opcja, trochę się będzie działo teraz przed okresem świątecznym, no więc może po prostu się z Wami tym podzielę. W sumie chciałam zacząć już wczoraj, ponieważ był to dzień trochę taki bogaty kulinarnie, tworzyłam nowe przepisy. Zrobiłam michałki, zrobiłam Ferrero Rocher i zrobiłam jeszcze tofifi, więc trochę się działo. A jeszcze pod koniec dnia zrobiłam bardzo dobrą kolację, pieczone ziemniaczki z tofu i z papryką, tak więc było bardzo smacznie wczoraj. No ale nie wyszło. Ale dzisiaj już po prostu, że tak powiem, zacznę. Teraz zrobiłam jakieś takie domowe sprawy. Pojadę do mojego chłopaka podrzucić mu wegańskie słodycze, michałki, ponieważ jestem bardzo dobrą dziewczyną i bardzo skromną. No, odbiorę jeden wieniec, który będę miała do zdjęć, do sesji zdjęciowej, ponieważ dzisiaj będę robiła nowy przepis. Przepis na te kosteczki domino, które są bardzo, bardzo dobre. To taka masa piernikowa, raczej pierniczek, masa marcepanowa i galaretka. I po prostu spróbuję dzisiaj coś w tym stylu zrobić. Tak więc przepis postaram się zamieścić po tym filmie. To się będzie dzisiaj działo, potem będę jeszcze robiła jakieś jedzenie na jutrzejszą imprezę imieninową mojej mamy, więc no... cały dzień w kuchni, jak to zwykle moje życie wygląda. Całe życie przy garach. Wow. Poza tym wszystko u mnie spoko, jestem bardzo zmęczona, stąd też moje takie czerwone oczy, plus wczoraj robiłam karmel, wegański karmel do wegańskiego tofifi i nie wiem czy tutaj widzicie, też może to jest obrzydliwe, że tak Wam pokazuję, ale mam totalnie sparzoną wewnętrzną część wargi. I to mnie tak boli za każdym razem, jak mówię, to mi się to taka zdarta skóra ociera o zęby i jest bardzo nieprzyjemnie. No ale cóż, pamiętajcie o tym, że karmel zachowuje swoją temperaturę bardzo, bardzo, bardzo długo. Ja o tym nie pomyślałam i myślałam, że 10 minut wystarczy, żeby on ostygł i no i tak po prostu sobie spróbowałam. No i to był troszkę problem. Lecę stąd. Dobra, pa! Mam tutaj przepyszne michałki, mniam, mniam, mniam. Jednego już dorwałam, bo nie mogłam się powstrzymać. Zobaczcie, taki michał duży. Michałek w korku. Dobra, moi mili, mój plan, jeśli chodzi o nagrywanie dzisiaj vloga, trochę runął, ponieważ mój aparat troszkę się właśnie rozładowuje po całym dniu. Robiłam trochę zdjęć. Teraz sobie stwierdziłam, że trochę do Was pogadam, ponieważ jadę w gigant korku. Byłam na obrzeżach Poznania, teraz wracam do centrum. Mam mój wieniec, dostarczyłam słodycze i teraz będę wracać do domu, żeby przygotować przepis, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że jest już, znaczy ściemnia się. Niestety jest to okres zimowy i nie będzie jasno, czyli wpuść mnie pan. Ej, dzięki. Audi. Audi to spoko samochody jednak. Aha, muszę jeszcze zrobić zakupy, więc jak wrócę, to będzie już naprawdę ciemno, ciemno, ciemno. Jej, zima!
No i nie wiem jak wam, ale mi się powoli zaczyna udzielać taki świąteczny klimat. Mimo, że nie ma śniegu, wydaje mi się, że święta mogą być naprawdę bardzo klimatyczne. Wystarczy pić dużo grzańca. Szczere rady Karoliny. Ale żeby nie było, że was tutaj na jakąś złą drogę sprowadzam ani nic z tych rzeczy. W ogóle też wybaczcie, że nie patrzę w obiektyw, ale no... No wiecie. Multitasking level hard. I staram się jakoś wykorzystać maksymalnie mój wolny czas. No i najważniejsze, hej, czy wy w ogóle jesteście zainteresowani takim vlogmasem i w ogóle kręceniem przeze mnie filmów, urywków takich dziennych, kulinarnych i w ogóle dajcie znać w komentarzu, no bo ja sobie tak pomyślałam, że ha, może spróbuję, ale jeśli nie będziecie chcieli tego oglądać, no to w ogóle bez sensu się za to brać, prawda? Więc czekam na wasze komentarze odnośnie tego tematu. Zielone! Lecimy z tym koksem, trzeba zrobić przepis! Dostaję często pytania odnośnie tego, jak dużą część mojego życia i mojego czasu w ciągu dnia spędzam w kuchni. Odpowiedź jest naprawdę przerażająco dużą część. Ale nie jest to tak, że mi to przeszkadza, ponieważ moja pasja stała się moją pracą, więc ogólnie naprawdę jest spoko. Dobra, już koniec tego gadulenia, bo zaraz mi padnie tak czy siak aparat. No i zrobi się dodatkowo jeszcze ciemniej. A jeśli chodzi o to, że będę dzisiaj gotowała, właśnie zaraz po powrocie, będę robiła moją sałatkę z pieczonej marchewki i pieczonej ciecierzycy. Przepis już znajduje się na blogu, mogę wam go podlinkować. Jest to bardzo dobra sałatka. Ja co prawda zrobiłam ją z orzechami ziemnymi ostatnio, ale teraz zrobię z orzechami włoskimi, ponieważ wydaje mi się, że również będzie dobrze to smakowało. Ale ja ogólnie jestem naprawdę ogromną fanką orzechów ziemnych i wydaje mi się, że tam, gdzie jest świeża kolendra, muszą być orzeszki ziemne. Jest to taki trochę tajski smak, powiedzmy. I według mnie te dwa smaki bardzo dobrze smakują razem. Na pewno wam pokażę efekt końcowy. Więc zobaczymy się w następnym urywku. Dobra, moje misie, niestety nici z przepisu chyba dzisiaj, bo jest tak ciemno, a ja jeszcze nie dojechałam do domu. Tak więc życie w korku uskuteczniam. Ekstra, ekstra. O, jeszcze czerwona. Co w sumie widać, że jest czerwona, bo się odbija od mojej twarzy. Wszędzie czerwone! No chyba, że wrócę do domu i stwierdzę nagle, że jednak chcę robić ten przepis, ale szczerze mówiąc mało mi się to uśmiecha w tak kiepskim świetle, a raczej przy jego braku. W ogóle wybaczcie, ale... O, teraz lepiej. Wybaczcie, miałam włączone ogrzewanie, żeby mi grzało. No. Czerwona impreza. Niech już będzie to zielone! Zielone! Jedziemy, proszę państwa! Jedziemy! Kurde, bo mi się ciecierzyca zbije w słoiku mam. I buzi. Okej, ziomeczki, to był dość szalony dzień, czas go zakończyć. Dajcie mi oczywiście znać, jeśli w ogóle jesteście zainteresowani jakimiś takimi vlogami z powodu vlogomasu, coś w tym stylu. Tak więc część planów na dziś mi wyszła, część zupełnie nie, ale no cóż, bywa i tak. Widzimy się najprawdopodobniej jutro i do zobaczenia, pa pa!